Witaj się. Tutaj Folkmar, dzisiaj bez siostry. Jak pewnie orientujecie się po tle, grą, którą będę chciał wam przedstawić, będzie Ghost in the Shell Standalone Complex The First Assault. No cóż, zainteresowała mnie ta produkcja, ponieważ powiem szczerze, odpaliłem Steama i to było pierwsze, co po prostu rzuciło mi się na twarz. Właśnie podobizna pani Major. No i pomyślałem sobie, kurczę, dlaczego nie? Jako już interesuję się trochę mangą i anime, kojarzę po prostu wszędzie tę twarz. Pamiętam, były lata, kiedy po prostu byłem tak zaintrygowany tą twórczością, że chciałem ją zobaczyć, chciałem na pewno obejrzeć, ale po prostu byłem jeszcze za młody. No i udało się w końcu obejrzeć to pierwszy film, ponieważ powstały trzy mangi. Bodajże 26 odcinków anime, 3 filmy, parę OVA. I obejrzałem pierwszy film i cieszę się, że go obejrzałem, ponieważ przypuszczam, że gdybym był młodszy, po prostu nie zajarzyłbym nawet o co tam chodzi. Pierwszy film, piękna animacja. Fabuła trochę przegadana, trochę przeciągnięta. Ale nie, dzisiaj nie o tym. Mamy tutaj właśnie naszą grę, która wyszła w trybie Early Access. Może kiedyś wypowiem się na temat, co sądzę o Early Access, ale nie dzisiaj. Dzisiaj prosto, zwięźle i na temat. Jak będzie to MMO First Person Shooter, który właśnie jest oparty na uniwersie Ghost in the Shell. O co chodzi w tym uniwersie? No to cóż, to jest XXI wiek, typowy cyberpunk, w którym historia toczy się wokół naszej ekipy, Public Security Section 9, czyli grupa odpowiedzialna za zwalczanie cyberprzestępczości oraz intryg politycznych. Głównie rzecz biorąc, to grupa odwalająca po prostu brudną robotę. W mandze, w anime dowiadujemy się po kolei o tych postaciach z naszą właśnie pani Major, Motoko Kusanagi, która jest cyborgiem. Jedyne co jest ludzkie w niej, to jest mózg. Tak, i dzięki temu cały czas po prostu stawia sobie pytanie, jestem jeszcze człowiekiem, czy niestety już po prostu pewna ilość tych ulepszeń powoduje, że już zatracamy w sobie tą ludzkość. Bodajże podobne pytanie było zadawane również w Deus Exie Human Revolution. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będą Team Deathmatche, mamy trzy rodzaje rozgrywki do wyboru. Team Deathmatch, zdobywanie przekaźników, czyli typowy Capture the Flag. Nie, przepraszam, nie Capture the Flag. Zdobywanie pozycji, po prostu zdobywanie pozycji. I demolka. No tak, rozegramy sobie jeden meczek. Będzie to Team Deathmatch. Jak tutaj zauważycie, że troszeczkę wcześniej pograłem, dobyłem trochę doświadczenia. No i cóż, nie ma co tu dłużej biadolić. Wejdźmy do gry. Zobaczycie, o co w tym chodzi. Widzimy się. No, czyli na razie spokojnie. Wygląda to ciekawie. O! Chciałem jeszcze rzucić granat. Zawsze w takie gniazdo dobrze jest wrzucić granat. Dobra, idziemy. Dobrze. Dobra, rzućmy okiem, jak to wygląda. Dobrze. Dobrze. Załóżmy właśnie kamuflaż.
Ciekawostka. No cóż, ładnie mnie zaszedł, ładnie mnie zaszedł. No cóż. Widzę, że mamy małe lagi. Cóż, nie wiem, czy to po prostu z powodu programu, którym nagrywam. Ale raczej zazwyczaj się sprawdza. Dobra. Ach, choroba. No właśnie, lagi. Człowiek spodziewa się, że ci w jedno miejsce okaże się. Bardzo ładnie. Właśnie, skill sync. To jest to możliwość po prostu osiągnięcia, jeżeli jakaś postać ma... Jeżeli postać posiada jakiś skill już na drugim poziomie, inne postacie mogą również osiągnąć, mogą na przykład skorzystać z tego, z tej umiejętności. Ładnie. Snajperka? Nie. Dobrze, zobaczmy, jak to się rozegra. Cóż. Próbujmy tutaj trochę osłonić chłopaków. Dobra. Zobaczmy, czy ktoś tutaj... Dobra. Cóż, jakie te reakcje są różne bugi tutaj, mówię wam dosłownie. W poprzedniej rozgrywce miałem moment, gdzie wszyscy strzelali do siebie i byli nieśmiertelni i po prostu wyglądało to komicznie. No, chodź zajączku. Dobra, przeładujemy. Przestajemy się trochę dalej. Aha. Jest miejsce, w którym niczego nie ma. Zobaczmy, czy się tak uda. Dobrze. Headshot. Niestety nie możemy podnosić swoich towarzyszy. Dobrze. Spójrzmy na mapę. Puściutko. Dobra. Skąd potem strzał? Dobra. No, też mogę. A! Już nie mogę! A, siuś! Z jakiejś racji myślałem, że posiadam jeszcze granat. Dobra, lecimy dalej. Okej. Dobra. Robot ochrony, staniemy sobie za Billem. Hej, Bill. Wow. Próbujemy tutaj ich troszeczkę flankować. Aha. A, weźmy sobie tego cwaniaczka. Dobra. Strzały definitywnie po prawej, po lewej. Aha, czyli ktoś tu się stara brudzić z tej strony. No zobaczymy, jak nam ta rozgrywka pójdzie. Na razie prowadzimy. Wszystko jeszcze może się udać. Synchronizujemy. O, udało się nawet. Krótkimi seriami, żeby odrzut po prostu nie był za duży. Dobrze, asysta wpadła pięknie. Dobra.
Mistrzem tego pola raczej nie będę. Ale cóż, widzę, wszyscy zużyli raczej granaty. Dobra, zobaczmy. Ładnie weszło. O! Dwójka! Aaa, nie zdążyłem. No cóż. Czasem tak bywa. A, fajnie, skrolem sobie zmieniamy broń. Dobrze. Wygraliśmy. Szybki deathmatch. No i cóż, tak to wygląda. Zobaczymy trochę, jak spadło. No i git. No pod koniec każdej gry możemy wybrać sobie jakiś bonusik. W tym przypadku będzie pamięć rozszerzona. Czy to pomoże? Nie wiem. Cybernews, gniazdo odblokowań. No. Tak wygląda deathmatch. Podobało się? Jeżeli tak, możecie zostawić lajki. Jeżeli macie jakieś uwagi dotyczące tej gry, piszcie w komentarzach. Cóż, póki mi uważam, że gra... No, jest dość przyzwoita. Jest dość przyzwoita, jeżeli chodzi o FPS. No i cóż, przypuszczam, że w przyszłości ta gra naprawdę może przyjemnie zaskoczyć. Póki co jest to Early Access, więc pewne glitche, pewne bugi, pewne niedociągnięcia są akceptowalne. Ale cóż, to było na tyle. Tak wygląda Ghost in the Shell Standalone Complex First Assault. No i możliwe, że zobaczymy się w następnym odcinku, jeśli byście chcieli. Ponieważ na razie planuję zostawić tę grę dla siebie. No więc, cóż, dziś bez siostry, może w następnym odcinku. Ale cóż, widzimy się. Pa, pa.